Witamy wszystkich serdecznie w historycznym miejscu Warszawy. To tutaj, moi drodzy, na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich przez całe lata 70. spotykali się ludzie, którzy nosili długie włosy i robili wiele na tym skwerze interesujących rzeczy. Najlepiej to opisane zostało w książce Kamila Sipowicza Hippisi w PRL-u. To jest właśnie ten skwer. Ale oczywiście jest tu jeszcze wiele innych tradycyjnych miejsc, że nie wspomnę o Empiku, miejscu, gdzie się wszystkie pary, czy duża część par małżeńskich, warszawskich poznała i umawiała. Że nie wspomnę, słuchajcie, o centrum finansowo-bankowym zwanym Białym Domem kiedyś. I tutaj właśnie, na rondzie od 6 lat, zwanym rondem de Gaulle'a, postanowiliśmy rozpocząć formalnie to, co pan prezydent w swoim zarządzeniu postanowił. Aby zarejestrować listę Komitetu Wyborczego Partyjnego, potrzebne jest w okręgu zebranie 5000 podpisów. W każdym okręgu. Tu inaugurujemy zbieranie podpisów pod listą Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu miasta Warszawy. Zrobimy to do 28 sierpnia, bo zawsze będziemy chcieli zrobić przed czasem. Termin upływa 30 sierpnia, ale zapraszamy wszystkich warszawiaków gremialnie, zarówno do naszej siedziby na ulicy Rozba 44A, jak i w wielu miejscach Warszawy będą rozstawione stoliki z parasolem czerwonym z napisem Sojusz Lewicy Demokratycznej i również skrótem SLD, gdzie nasi młodzi działacze młodzieżówki naszej Federacji Młodych Socjaldemokratów, gdzie Paulina Piechna-Więckiewicz jest szefową, bądź również wolontariuszki i wolontariusze, zgłosiło się ich bardzo dużo, piękne dziewczyny. O, tutaj są, no są właśnie, ale są w ogóle, tu stoją właśnie, o. Także zapraszamy do składania podpisów. To jest bardzo ważne, aby w tych wyborach poprzeć jedyną otwartą lewicową siłę polityczną. Jedyną siłę polityczną, która dba o człowieka w każdym jego przejawie, o jego tożsamość, również seksualną. Jedynie takich ludzi, którzy potrafią przeciwstawić się ksenofobii, braku szacunku dla każdego człowieka, ale również pamiętają o wszystkich wykluczonych, o tych, gdzie w zakładzie pracy prezesi zakładają kamery co kilka metrów i w zasadzie, tak trzeba powiedzieć, inwigilują pracowników, do tego mało im płacąc. Wiemy, jak to jest w sieciach supermarketów, ale takich zakładów, o których mówię, jest bardzo dużo. Przed chwilą podeszła do mnie jedna z pań i powiedziała: niech pan nam pomoże. I tacy pracobiorcy, takie kobiety, taki mężczyźni, którzy są dyskryminowani przez pracodawców, będą mogli znaleźć zawsze pomoc w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale po to, żeby tak było, musieli mieć silną reprezentację w polskim parlamencie. Składajcie podpisy pod naszymi listami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a następnie 9 października proszę zagłosujcie na listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w całej Polsce. Listy dobre. Listy, gdzie znajduje się wiele interesujących osób. Na liście warszawskiej mamy, chociażby już mówiłem, Paulinę Piechnę-Więckiewicz, szefową młodzieżówki socjaldemokratycznej. Mamy Krystiana Legierskiego tutaj z lewej, słuchajcie, to już jest, można powiedzieć, symbol zielony, Warszawy. Zielony symbol. Partia Zielonych, klub były Le Madame, teraz M25, słuchajcie, no każdy młody człowiek wie, kto to jest, Krystian Legierski, a ponadto był w grupie inicjatywnej
organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających ludzi o orientacji homoseksualnej, która to grupa inicjatywna przygotowała ustawę o związkach partnerskich, którą ja w tej chwili promuję i mam nadzieję, że podkomisja, która została powołana, szybko skończy pracę i będziemy jeszcze mogli, a to zależy od marszałka Schetyny, który nie ma prawa tego zamieść pod dywan, mogli jeszcze tą ustawę uchwalić. Proszę bardzo, Paulina. Aha, i jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że oczywiście jest z nami pan doktor. O, pan doktor Marek Balicki. O Marku można powiedzieć wszystko. Wszystko, ale jedno jest najważniejsze. Człowiek takiej dobroci serca i takiego profesjonalizmu lekarskiego, nie tylko w psychiatrii, ale byłem świadkiem, jak leczył wszystkie schorzenia. Marek jest naprawdę ozdobą naszej listy. Ozdobą są wszyscy, moi drodzy. Jak prześledzicie od miejsca pierwszego do 40, są sami wspaniali ludzie. Składajcie podpisy pod listą SLD i później 9 października zagłosować. Paulina. Dzień dobry Państwu. Jest Kasia. Witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, że Federacja Młodych Socjaldemokratów nie tylko na liście warszawskiej ma liczną reprezentację. Jestem ja na miejscu trzecim, ale są też wspaniali młodzi ludzie, którzy studiują, angażują się społecznie, są tutaj z nami. Są na tej liście. W całym kraju SLD postawiło nie tylko na kobiety, nie tylko na osoby zaangażowane społecznie, tak jak Krystian Legierski, nie tylko na postaci życia publicznego, tak jak Katarzyna Piekarska, Ryszard Kalisz czy Marek Balicki, ale również na młodych ludzi, którzy codziennie pracują na to, żeby Polkom i Polakom było lepiej. Mamy pierwsze miejsce w Tarnowie, to jest Jakub Kwaśny, pierwsze miejsce w Gnieźnie, Łukasz Naczas, to są moi koledzy z młodzieżówki, tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej rzeczywiście dał szansę młodym ludziom. Chciałam to podkreślić i myślę, że jest to jedna z najważniejszych zalet list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Zachęcam Państwa do głosowania. Myślę, że ci młodzi ludzie i wszyscy politycy i polityczki SLD dadzą radę i na pewno będzie dobrze, jeżeli tylko Państwo nas wybierzecie. Dziękuję bardzo. Krystian Legierski. Proszę Państwa, ja w imieniu Zielonych 2004, którzy co prawda nie w formalnej koalicji, ale razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej postanowiliśmy po raz drugi wystartować wspólnie. Zacznę może od tego, że polska scena polityczna jest trudną sceną polityczną. My jako Zieloni od 2004 roku próbujemy zmagać się z tą sceną polityczną i dopiero w jesieni roku minionego udało nam się po raz pierwszy dostać do struktur samorządowych, do lokalnych władz, dzięki właśnie współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. I tę współpracę będziemy kontynuować i mamy nadzieję, że w Polsce za lat kilka, mam nadzieję, że to będzie kilka, a nie kilkanaście, Zieloni będą odgrywać taką rolę, jak odgrywają ją teraz w Europie Zachodniej, a zwłaszcza u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech. Tak jak pan Ryszard Kalisz powiedział, jako Zieloni przygotowaliśmy w ramach grupy inicjatywnej ustawę o związkach partnerskich i Sojusz Lewicy Demokratycznej w tym parlamencie był jedyną siłą, która z nami podjęła współpracę. Różne rzeczy można w mediach przeczytać na temat tego projektu ustawy, ale prawda jest taka, że tak naprawdę Sojusz Lewicy Demokratycznej jako jedyny odpowiedział na nasze zaproszenie do współpracy i ja osobiście, będąc zarówno członkiem Partii Zieloni 2004, jak również od lat występując w imieniu społeczności geosko-lesbijskiej, mam pełne przekonanie w szczerość tych intencji i wierzę, że w przyszłej kadencji Sejmu razem z Sojuszem uda się ten projekt uchwalić. A przypomnę, że ten projekt nie dotyczy tylko par homoseksualnych, ale również par heteroseksualnych. Oczywiście również z Sojuszem Lewicy Demokratycznej walczymy o to, żeby zatrzymać plany Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o energetykę atomową w naszym kraju. I chcielibyśmy, żeby Polska wzorem również naszego zachodniego sąsiada, wzorem Niemiec, stała się liderem, zaczęła rozwijać i stała się liderem energetyki odnawialnej. Niemcy, którzy są czwartą co do wielkości gospodarką na świecie, postanowili zatrzymać swój program jądrowy, zamknąć swoje siłownie jądrowe i przestawić się na odnawialne źródła energii. I ich naukowcy, których, że tak powiem, rzetelności i wiarygodności chyba nikt nie kwestionuje, wyliczyli, obliczyli, że energetyka jądrowa jest w stanie tę wielką gospodarkę, czwartą, jak mówię, na świecie, że tak powiem, zaspokoić. I ja uważam, że w Polsce również powinniśmy postawić na ten etap, przeskoczyć już teraz starą i nieaktualną energetykę jądrową i zrobić ten krok w kierunku energetyki odnawialnej. Jako Zieloni będziemy chcieli bardzo intensywnie w parlamencie na rzecz tego projektu pracować. Także zachęcam Państwa do zbierania głosów pod listami SLD i pamiętajcie, że to nie tylko SLD, ale również Zieloni 2004 i że będziemy robili wszystko, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten Sejm zazielenić choć odrobinę. Dziękuję bardzo.
Kasia. Zieloni. Szanowni Państwo, tutaj już chyba wszystko zostało powiedziane, więc ja już tylko tak podsumuję bardzo krótko. Na tych listach są ludzie, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie tak w samorządzie, we władzy wykonawczej, ale także w NGO-sach i w budowie społeczeństwa obywatelskiego. A więc wiedza, doświadczenie i pasja działania, bo jeżeli ktoś nie jest wrażliwy i nie ma takiej pasji, to nawet jeżeli ma wiedzę i ma doświadczenie, to nic dobrego z tego nie wychodzi. Także warto poprzeć nas 9 października, zagłosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo to jest ekipa na piątkę. Mamy znakomitych ludzi i mamy znakomity program. A teraz wszystkich gorąco zapraszam do podpisywania się pod naszymi listami. Dziękuję.